Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, pierwszym z hakowania Security Breach Ruin. Tutaj mamy Boniego, Glamrock. Jeśli chcecie zobaczyć, jak się tu dostałem, no to musicie obejrzeć poprzedni odcinek z tutaj Ruin. Dobra. Jesteśmy tutaj sobie normalnie już tu na Pizzapleksie. Bardzo mnie ciekawi, czemu mi to nie działa. Dobra, wpiszmy sobie bardzo ciekawą komendę. Sprawdźmy, czy będzie ono działać w Ruin. O ile mnie nie wyrzuciło z gry. Wyrzuciło mnie. Wow. Czyli to jednak w Ruin nie działa. Poznajecie to miejsce? To jest model Kasi. A to jest miejsce z Katstenki. Wow. Naprawdę wow. Jak to wszystko wygląda. Co możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda, kurde. W końcu. Zobaczmy, co się znajduje poza Pizzapleksem. Nicość. Poza Pizzapleksem jest nicość. Nie fajnie, że zrobili coś. Dobra, co tu w ogóle na tych gazetach pisze? Da się coś z tego rozczytać? Pizzaplex Destroyed News, coś tam. Dobra, jesteśmy tu po to, by sobie latać, dobra. Nie rozumiem, ta komenda nie chce mi coś działać. Ale wow, popatrzmy sobie, dobra, tu się wylewa ten, jakaś smoła, może remnant, hehe, beka. Tutaj mamy jakąś dziurę. Wow, dobra. Chwila, nie. Zróbmy sobie tak, Gregory, are you there? Czy jednak takie można zrobić? No cóż. Dobra. Ej! Ciekawe, czy da się przejść dalej grę, nie biorąc tego, żeby słuchać Grzegosia. To jest bardzo ciekawe pytanie. To mi nie chce działać. Okej. Czyli tutaj, tak jak sami też widzimy, albo raczej, nie widzimy. Nic nie widać, lecz zróbmy sobie na chwilę. Najjaśniejsze kolorki naszej gry. Tutaj jest ciemno. Dobra, tam już byliśmy. Zobaczmy sobie tutaj. Nicość. Tu jest posąg Fredonga. To jest po prostu woda. To jest oczywiście nasz wielki Fredong. Ach, a bo jeszcze tu nie mamy maski. Chciałem zrobić ten. Się tu szczytować. Czemu to mi nie chce działać? Niestety widzę, że mam problem i nie działa mi włączenie, że tak powiem, lepszej widoczności, więc mamy trochę problem. Ale dobra, pójdźmy dalej i zobaczmy, co się stanie. Jeśli nie weźmiemy latarki. Cyk. Pooglądajmy sobie tu to wszystko jeszcze. Dobra, tu jest on z tą latarką. Co ciekawe, ona ma nawet nadruk Fredonga, którego wcześniej nie widziałem. Dobra. Parking? Parking nie istnieje! A tutaj znajdują się jakieś mega ruiny. Stacja do ładowania Frediego. What? Tutaj też coś. Tu już nic.
Wow. Wow, mega dobrze to zrobili. Naprawdę. Mega dobrze, chociaż te tutaj... No dobra, tutaj... Nic tutaj nie mamy, dobra. Jestem ciekaw, co się stanie, jeśli weźmiemy latarki, ale nie chcę w sumie jej nie brać, bo chciałbym więcej tutaj coś widzieć, więc wyłączmy sobie latanie kamerą i zabierzmy te latarki. Dobra, mamy naszą latarkę i idźmy tutaj w tę stronę. Zobaczmy, co się znajduje za tymi drzwiami. Nic, usunę jej całkowicie. Tutaj też już nie ma tego pomieszczenia, ale szkoda, że pousuwali. Dobra. Więc tu ta statua Frediego. Właśnie teraz tu więcej widać, nie? Tutaj również nic nie ma. Wow. Wszystko jest normalnie zniszczone. Dobra. Skipujemy jak najbardziej tę część. I tak, wiem. Po prostu to spada. Zobaczmy, co się znajduje tutaj. To jest serwerownia. Poza tym nic. Dobra. Kaczek go wymieniamy też. Dobra. A mogłem kliknąć pauzę. Ach, dobra. Przejdziemy to potem jeszcze raz w kolejnym odcinku z hakowania, jeśli będziecie chcieli. A i tak czy siak, zobaczmy, co się tu znajduje. Daker tak naprawdę nie istnieje. Więc wow. Że Daker nie istnieje. A w szybie windy? Do Pizzaplexu również windy nie ma. Natomiast tu mamy różne rzeczy. Wow. Ta Kasia, która nie istnieje. SLOS. Dobra. Spróbujmy tu sobie wlecieć. To miejsce też nie istnieje. O no. Czemu to wszystko pousuwali? Dobra, i teraz największa ciekawostka. Cyk. Przelatujemy sobie obok tego normalnie i teleportujemy się tutaj. Wow. 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 Dobra, teraz zróbmy jeszcze bardziej powaloną rzecz. Weźmy sobie tu do góry. Albo my spadamy. Ciemy w tym momencie, a my się tu znajdujemy. Dobra. Fajna piłka. Chwila. Tepnijmy się w to miejsce. Nie możemy się tepnąć w to miejsce, bo nas wywala. Szkoda, czyli szybu z windą nie pominiemy, ale to, że nie wzięliśmy tutaj od naszego Grzesia tej sławki do gadania, to już się da pominąć. Dobrze, tym razem polecimy sobie do chapteru drugiego. Jeśli chcecie jeszcze raz, bym zobaczył głębiej chapter pierwszy, no to oczywiście musicie zostawić łapki w górę. A my lecimy do chapteru drugiego. Z Montym w naszym roli głównej, nasze Monte. Ale pierw Daker. Dobra. Szczerze byłem przekonany, że wyjdę gdzie indziej, dlatego mówiłem o Montim, ale dobra. Jednak mamy. Dobra. Mnie bardzo ciekawiło, że tu niektóre maszyny, o,
Jakby się dało w nie zagrać. Jakby się dało, to to by było wow. Ten Freddy mi bardzo przypomina Ignited Freddy'ego z DJ of Creation. No dobra. O no, konsolka mi zniknęła. Musimy się podpiąć ponownie. Dobra. Zwiedzamy cały Daycare. Teraz jestem ciekaw jednej rzeczy. Chwila. Nas przeteleportowałem tu dalej. O! Nóżka, rączka. Spróbujmy odpalić teraz. I dopiero. Wow! Wygląda przepięknie. Fast beer. Wow, nie no, tak zwiedzać Daycare to można, dobra. Gdzie tutaj w ogóle jest nasz kolega? Nie ma kulek, ale szkoda, sadgę. Chwila, gdzie, w którym punkcie my jesteśmy? My jesteśmy gdzieś... Tu gdzieś. Tak, gdzieś tu my powinniśmy być. Nie wiem, ale... Wow. Ach. I tu też nic nie ma. Tu nie ma dalszego Daycare. A tutaj nic nie ma. Tu stała ta wielka statua. Tu wszystko było tu. Nawet usunę ten napis fajny. Szkoda. Te pomieszczenia w ogóle nie istnieją. Winda też. W ogóle to nic nie istnieje. Nawet teatr. Wow. Wow. Dobra. Teraz zróbmy tak. O, tu. Ja. Jesteśmy tu. Ej, nie rozumiem. Dobra, zdejmijmy już tę maskę. Bo to nas jakby do innego świata wywala, no właśnie. Czy tu będzie mundrow na nas czekał? Dobre pytanie, musimy pierw tam dojść i oświecić bardziej miejsce, żeby nie było tak ciemno. Dobrze, wiemy, że tutaj nam brakuje mundrow, ale jakoś go tu nie widać. Pomimo tego, że jest bardzo ciemno, no to go nie widzę tu. Wow, ta scena jest bardzo cool. Wow, prawdę, wow. Wow. Nie wiem, czemu to mi się nie chce wciąż działać. Nie wiem, ale prawdę, wow. To jest powalone. Tak to wygląda. Dobra, i teraz weźmy się stąd. Wynieśmy i się teleportujmy gdzieś. Na przykład... Gdzie mogę się tepnąć? Halo? Nie mogę, aha. Możemy. A jednak nie możemy. Jednak zaćmienie nam przeszkadza. Wow. Wiecie co? Jestem ciekaw jeszcze jednej rzeczy. Tylko pierw musimy tam przejść. Tu. I miejmy cały czas.
Wow. Na przepisko. Jego model cały. Wow. Naprawdę wow. Szkoda, że mnie wrzuca z powrotem do ciała. Naughty. Naughty, naughty. Nie mogę latać, mogę. Naughty, naughty, stary ciulu. Lights on. Turn generators on. Nie, to jest takie dobre. Dobra. Czekamy sobie, aż nasz kolega się tu pojawi. Pojaw się, MEX. Chcę go zobaczyć w całej okazałości. Króliczku kochany. Wow. To jest very cool. Jego model pusty w środku, ale to wow. Prawda, wow. Piękne. Cud, miód, miodzio. A gdzie jest? Tu jest nasz kolega piękny. Wow. Cześć. A masz oczko. A spróbujmy chwilę, bo pierwszy generator jest where? Gdzie? Tu, no nie? Gdzieś tu on był. Zgubiłem pierwszy generator, chwila. Gdzieś przylam. Albo nie, to niżej było. Spróbujmy się teleportować do pierwszego generatora. Telepatiujmy się do pierwszego generatora. Chodź, gdziekolwiek on jest. Tu szliśmy. Tu, potem tu. Tu. Where pierwszy generator? Może ten końcowy? Nie ogarniam. Nie sobie jak po nas idzie. Wow. A nasz Sun Moon sobie tutaj siedzi. Wow. Wow. To naprawdę świetnie zrobione. Dobra. Chwila. Dostajemy się do pierwszego generatora. I zobaczymy, co się stanie naszemu tutaj Sun Moon Dropowi, dobra. Ściągamy. I wcześniej go tu nie było. Na pewno, nie? Nie mam bata. A się zakrywa.
baniutki, aż mi się trochę screen taki normalny zrobił. Dobra, teraz teleportujmy się tu, pod ten generator. Wkładamy mu to i zobaczmy. Wow. Co? Wygląda zajebiście. Jego model. Wow. I o crash mode wrzuciło. Nie da się tego zrobić. Szkoda. Więc jeśli to jest drugi odcinek, też trzeci z hakowania oficjalnego, bo w pierwszym, no to w sumie, bo niego hakowaliśmy, zostawcie łapki w górę, widzimy się w kolejnym odcinku z hakowania.